Cześć ludzie, z tej strony CreeDave, zapraszam was na kolejny odcinek i chciałbym powiedzieć wam, że miałem trochę crasha z kompem, musiałem kawałek gry znowu przechodzić, zapomniałem zapisać, no, trochę dla mnie to było nieciekawe. A i znalazłem dość ciekawe ułatwienie gry, które mnie bardzo wkurzało, że nic nie widać. Otóż to wciskam spację i mam teraz podświetlone wszystkie interakcje, które mogę zrobić. Jest to bardzo tak dla mnie przydatne teraz, bo wiem, gdzie mogę co kliknąć i co wziąć. Alfabet Morsa i trochę odręcznych notatek. Znalazłem coś takiego i zauważyłem w poprzednim odcinku, że na tyle tego komunikatora jest właśnie R na początku, gdzie czerwone podłączaliśmy. Spuściliśmy tak, pierwszy przewód pod R, czyli czerwony pod pierwsze wejście. Później drugi, czyli fioletowy na ostatnie. Trzeci, to nie wiem, trzeci to będzie pod drugie i czwarty pod trzecie. Czyli tak, miałem być pierwszy pod R. Drugi pod czwarty. Ten pod ten i ten pod ten. Chyba teraz powinno być OK. A! Chyba nie ma prądu. Jeszcze widzę, że nie włączyłem. Jak dobra. Mówiłem, musiałem zobaczmy. Odnowu przechodzić, nie wszystko zrobiłem. Nic. Chyba źle podłączyłem kable. Co ja tam powaliłem? Jeszcze raz sprawdzimy. Dwa, cztery, trzy, dwa i cztery z trzy. A, trzy z dwoma i cztery z trzy. No, trud. Trzy z dwoma. I cztery z trójką. Teraz powinno być dobrze chyba. O, jest. Znowu poszło. Działa. Halo? Halo? Czy ktoś mnie słyszy? Dlaczego nikt nie odpowiada do cholery? Oho. Co to było? Drzwi są otwarte. Co jest? Ktoś przestrzelił radio. Kto do diabła? Muszę go dogonić. Zaczyna mi się to zbytnio nie podobać. Coraz ciekawie się robi, wszyscy schizują. Żeby trzy razy chyba są uciekli, ale ktoś im w tym przeszkadza i to bardzo. Ktoś postrzelił radio, czyli rozwalił, ale kto? Ach, czy to był numer jeden, czy numer dwa? Witaj. Co słychać? Jestem pewny, że uda nam się zrobić teraz postępy. O, nawet nic nie musiałem robić. No to przyjemnie. Jesteśmy w kuchni. Cała piątka. Okej. Które z was to zaczęło? Jakiś wariat. No to już wiemy kto. Przyznajesz się? Nic nie zrobiłem! Już dawno palma ci odbiła. Daruj sobie. Bo co? Jeśli komuś tu odbiło, to tobie! Powinniście być mi wdzięczni, że załatwiłem te giwery. Przestańcie już. Nie ma sensu się wzajemnie obwiniać. Zastanówmy się lepiej, jak się stąd wydostać. Musimy sprowadzić pomoc. Nie możemy czekać jeszcze całego tygodnia. Ja już nie daję rady. Może to część testu? Chcą sprawdzić, jak reagujemy. Tego nie było w planie. Nie przyszedłem tutaj, żeby dać się zabić. Rozdzielmy się. Każdy poszuka wyjścia w innej części obozu. Ten, kto znajdzie, woła innych i spadamy. Genialne. Masz lepszy pomysł? Brzmi rozsądnie. Dobra. Ja sprawdzę bramę. Ja rozejrzę się w piwnicy. Ja pójdę na plażę. A ty pójdziesz do lasu. Do lasu? Dlaczego? Dlaczego ja? Wolę, żebyś trzymał się z daleka.
Boisz się ciemności, czy co? Jeśli wolisz, możesz poszukać w studni. Dobra, wystarczy. Pójdzie do lasu. Dasz sobie radę. A ja? Ty miej oko na nasze pokoje. Przy okazji możesz uprzątnąć ten chleb. Co? Sam sobie sprzątaj. Korona ci z głowy nie spadnie. Mam być waszą sprzątaczką? Zrobisz to? Mop stoi w rogu. Wszystko jasne? To bierzmy się do roboty. Uważajcie na siebie. Spotykamy się tutaj. Okej, mieliście broń i szukaliście drogi ucieczki. Co was tak wystraszyło? Nie wiem. W nocy coś się stało. Pamiętasz, gdzie byliście? Nie. Ale... Ale? Obraz staje się coraz wyraźniejszy. Doktorze? Tak? Czy zostanie pan tu dzisiaj na noc? Nie, wracam do hotelu. Mam spotkanie. Czemu pytasz? Boję się. Jesteś tu bezpieczny. Nie martw się. A jeśli przyjdzie siostra? Albo ten doktor w białym kitlu? Nie musisz się ich bać. Ja za was odpowiadam. I moja w tym głowa, żeby wam się nic nie stało. Aha, to miło z Dawida strony, że tak dba o swoich pacjentów. Nie wiem, tylko teraz się udać. Spróbujemy jeszcze do węża pogadać z nim. A pewnie, moim zdaniem, do każdego teraz mógł iść. Wygląda już dużo lepiej. Gdybym jeszcze coś więcej o nim wiedział. Czyli coś więcej to jest to, jak oni spotkali się, numer jeden. Wszyscy razem. Jesteśmy. Nie, jednak nie, czyli... Może do niego? Też nie. Za cholerę nie wiem, no. W sumie czas jeszcze nie, jeszcze troszkę czasu mamy. Cześć, jak się dzisiaj czujesz? Idź sobie. Widzę, że lepiej niż wczoraj. Też nie chcę ze mną gadać. Ale przynajmniej typ nie jęczą tak jak na początku. Ujejku. Ta właśnie to jęczała jak miała zatwardzenie. Normalnie masakra. Czy sam zacząłem się bać. Zostawię ją na razie w spokoju. Aha, ale pozycje jak zauważyłem to nie zmieniają. Tylko wąż chyba zmienił. A, i ten gość spod numeru 1 leżał cały czas na łóżku. Spał chyba. Czyli możemy teraz stąd chyba wyjść. Nie wiem, jestem pewny. Zamknięte! Jeszcze mamy dzień, ale nic już nie... Wymodzimy chyba. Dzwonię jeszcze do Moretiego, może coś dowiem jeszcze. Nie odbiera. Złapię go później albo jutro. Ciekawe, co teraz zrobić. Nie mam pojęcia. Mam ostatnią notatkę. A, do dyżurki jeszcze możemy się udać. Pogadać z doktorkiem. Doktorze Young? Tak? O, może pogadać. Skończę dzisiaj wcześniej. Tak? Aż tak dobrze panu idzie? A może dzwonili z baru? Raczej to pierwsze, doktorze. Cała piątka poczyniła wspaniałe postępy. Jestem pewien, że jutro nastąpi przełom. Aha. Tak właśnie. Mam teraz jeszcze coś do zrobienia. Jutro zacznę od wizyty w pokoju numer 2. Ta dziewczyna została tu przywieziona jako pierwsza, więc moim zdaniem z nią osiągnę najlepsze rezultaty. Więc lepiej niech pan już idzie. Jeszcze jedno, doktorze Young. Jeden z pacjentów powiedział mi, że boi się pana i Tamary. Co? Kto tak powiedział? To nie jest najważniejsze. Jeszcze raz proszę, żeby zostawił ich pan w spokoju. Żadnych farmaceutyków czy innych działań. Tamara niech też się trzyma od nich z daleka. A co w razie problemów? Dzwońcie do mnie. Muszę już iść. Do jutra. Do widzenia. Czyli muszę pamiętać, że pod koniec dnia, jak skończę wszystko załatwiać, muszę iść prosto do dwójki. A w tym bądź razie żegnam się z wami, Cree Dave, do następnego odcinka.